No to popatrzymy sobie na co? Na roślinki. Zobaczcie. Rośliny wodne. No wiadomo, w sklepie zoologicznym. Jakie mogą być? Tylko wodne rośliny. I są różne rodzaje tych roślin. Na roślinach wodnych to niestety sądzę, że raczej nie powiem nic, bo na tym się nie znam, ale ciekawe mają kolory bardzo. Piękny kolor ma ta roślina, piękny. Ta przypomina bukszpan. Może to jest jakiś bukszpan. To ma swoją nazwę, tyle że po prostu co to za nazwa jest. Potaka. Rotwellfolia. Nazwy takie, że bądźcie mądrzy i piszcie wiersze, bo ja raczej nie umiem wypowiedzieć tych nazw, ale fajne są. Ładne są, bardzo ładne. Nawet nie sądziłam, że takie ładne rośliny są wodne. Mchy tutaj, takie kule mchowe. Piękne, piękne są po prostu. Fajnie nawet wygląda mieć takie akwarium i same rośliny wodne. Tyle, że tutaj po prostu no w sklepie to wiadomo, że one nie są posadzone do żwirku, do piasku, tylko są po prostu w doniczkach postawione, bo to są do sprzedaży. Więc nie będą w sklepie wsadzone, wiadomo, do przysłowiowej ziemi. A jak w domu mamy akwarium, to możemy sobie po prostu, tak jak tutaj, żwirek i wsadzić do żwirku, wyjąwszy uprzednio z tych doniczek, z tych koszyczków. Bo widzicie, one są wsadzone w takie koszyczki, w takie o. Przy okazji mają naokoło korzeni taką, otoczone są takim czymś po to, żeby się trzymały. W samych koszyczkach nie będą się trzymać, więc muszą być takim specjalnym czymś otoczone. Taką watą czy watoliną specjalną do roślin. No i do transportu, jak są transportowane? Po prostu w workach z troszeczkiem wody lub wilgoci. Potem wsypujemy po prostu żwirek, jak tutaj, albo jakiś piasek czy ziemię. Niektórzy hodują na ziemi ogrodowej, ale to ja nie powiem, jak to się robi. Rośliny wodne można same hodować. Bez rybek nie muszą być rybki. Mogą być, a nie muszą. Niestety niektóre rybki to są małe skubajły, więc jak z rybkami trzymać rośliny, to będą rośliny obskubane, bo niestety, jeżeli chodzi o głupiki, to one obskubują listki i po prostu tak wygląda, jak wygląda. W każdym razie tutaj mają fajne, ładne listki, te rośliny, bo tu nie ma żadnych rybek, które by je obskubywały. Przez to ładnie wyglądają. W każdym bądź razie to tak fajnie wygląda. Można w domu, w domowym akwarium sobie wsadzić po prostu, wyjąwszy z tych koszyków, można po prostu włożyć do żwirku i hodować normalnie w wodzie. Oczywiście tam wiadomo, że trzeba czytać o roślinach wodnych, wszystko się dowiadywać, co one jeszcze potrzebują, czy nawozy, czy nie nawozy, żeby długo, ładnie się trzymały. To jest prawda, to tak jak z każdą rośliną, trzeba umieć po prostu się wszystko dowiadywać regularnie, uczyć się tego i dowiadywać się, jak dbać o taką roślinę, żeby ona się długo i ładnie trzymała.
To nie jest tak, że włożymy do wody i powiemy do widzenia i skończymy temat. Nie wiem, z lądowymi roślinami się rozmawia, czy z wodnymi też, to tego nie powiem, bo nie wiem, doświadczenia aż takiego nie mam. W każdym razie, jak widać, fajnie to wygląda. Można sobie nawet, tak jak przykład jest tutaj, możemy sobie nawet taką lampę nad akwarium z roślinami powiesić. Lub czasem można nastawić, są takie z nadstawkami. W każdym razie zainstalować taką lampę na ten akwarium z roślinami i będzie tak fajnie, będą tak fajnie wyglądać, jak tutaj wyglądają. No to jest na tyle. Chyba wszystko chyba powiedziałam, co mogłam powiedzieć na temat roślin akwariowych.